Plan dzisiejszego spotkania. Układ sensoryczny. Wprowadzenie do zabaw sensorycznych. Ruch ma znaczenie. Zabawy wspierające zmysł przedsionkowy. Zabawy zwiększające świadomość ciała, czyli zabawy preceptywne. Punkt czwarty. Zabawy wzmacniające doświadczenia dotykowe. Punkt piąty. Zabawy doskonalące zmysł wzroku. Punkt szósty to zmysł słuchu w zabawach. Kolejny punkt to punkt siódmy: intercepcja zabawy, na poznanie wnętrza ciała. Na końcu będą też pytania, odpowiedzi i rozwiązanie konkursu. Startujemy! Dzień dobry, Kasia Piekaczyk z tej strony: Famiga. Zapraszam na co poniedziałkowy webinar tutaj u nas na platformie, na Facebooku. Mam nadzieję, że już dołączyliście do wydarzenia. Sprawdzam, czy jestem już u Was na ekranach. Dajcie mi dosłownie dwie sekundy. Tak, widzę, że już wszystko gra. Moderacja też jest ze mną tutaj cały czas na żywo, więc jeśli będą jakieś pytania, to śmiało tutaj możecie na czacie zadawać, te pytania cały czas czat będzie dla Was aktywny, w związku z czym to jest też taka nasza baza, gdzie się dzielimy pomysłami, pomocami, tak więc jak najbardziej korzystajcie też z tej możliwości. Dzisiaj opowiem o zabawach sensorycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym będzie to 45 zabaw, ale tak naprawdę. To będzie dużo więcej zabaw. Jak mi znacie, to wiecie, że jestem praktykiem z wykształcenia. Pedagog rodzinna, terapeutka integracji sensorycznej, terapeutka pedagogiczna i trenerka wielu metod i technik wspierających rozwój dzieci na różnym ich etapie. Zajmuje się sensoryką od lat. Prowadzę też terapię indywidualną dla dzieci, grupowo pracuje również w żłobkach w szkołach, w przedszkolach, prowadząc różne warsztaty. Więc mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie będzie dla was owocne i to, co powiem, będziecie mogli przełożyć na swoje dzieciaki w żłobku, w przedszkolu, w szkole. Te zabawy można modyfikować, więc myślę, że dla każdego się Coś sprawdzi. Za tydzień 4 listopada będzie tutaj u nas Magdalena Perzyńska, która opowie webinar, czy to depresja, jak rozpoznać objawy depresji u dzieci i młodzieży. To jest bardzo ważny webinar. Jesteśmy już po wrześniu, po październiku, już, za nami, już przed nami listopad. Już zaczynają się pokazywać różne problemy, które gdzieś tam jeszcze może były ukryte we wrześniu, więc warto też zadbać o dzieci i o ich kondycję psychiczną. Właśnie na ten webinar u nas za tydzień. Bądźcie koniecznie. Magdalena jest specjalistką od spraw trudnych tutaj u nas w Famidze, więc nie zabraknie pomysłów, też właśnie jak wesprzeć dziecko w depresji. Natomiast za dwa tygodnie, dokładnie za dwa tygodnie, jeden dzień, we wtorek, z racji tego, że 11 listopada to święto, czyli 12 listopada, spotka się z Wami Magda Wójcik. O, będzie kreatywnie, będzie dużo zabaw muzycznych w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Również ten webinar sobie koniecznie. Zapiszcie, dołączcie do każdego wydarzenia, klikając wezmę udział, żeby dostać powiadomienia o transmisji i wszystkich ważnych informacjach, które tam Wam będziemy przez ten czas pokazywać i, i przemycać. E, I e, słuchajcie. Dostało tylko 7 dni sprzedaży w tej niższej cenie naszego drugiego bardzo ważnego kursu, terapia ręki, kurs trenerski pierwszego stopnia. Terapia ręki, kursy pierwszego stopnia startuje w poniedziałek, 18 listopada 2024 roku, ale tylko jeszcze przez tydzień możecie dołączyć w promocyjnej cenie. Dlaczego ta cena jest promocyjna teraz? Ponieważ dostęp do kursu jest w listopadzie, a teraz go możecie kupić w promocyjnej cenie 247 zł złotych. To jest naprawdę nie lada okazja, ponieważ sensogimnastyka ręki, czyli nasz kurs terapii ręki, terapii i diagnozy tak naprawdę ręki, jest to certyfikowany kurs trenerski przygotowujący do prowadzenia zajęć z zakresu terapii ręki. Jest tam mnóstwo praktycznych lekcji i filmów instruktażowych, kto już ma naszą sensogimnastykę mózgu pierwszego i drugiego stopnia to wie, że tam naprawdę jest mnóstwo ciekawych rzeczy i tych filmików one dominują w całej tej prezentacji jest też moc materiałów do pobrania i do wydrukowania. Jest to nasz autorski program terapeutyczny oparty na integracji sensorycznej, na neuronauce i na ruchu. Jest to ogromna dawka wiedzy z zakresu fizjoterapii, gimnastyki korekcyjnej, rozwoju małej motoryki i wielu innych dziedzin e, nauki. Jest też to możliwość wykorzystania ćwiczeń podczas zajęć indywidualnych, jeśli macie e, zamiar prowadzić taką terapię ręki indywidualną, ale też takie zajęcia z elementami terapii ręki, zajęcia grupowe. E, w tej naszej terapii PIR-ręki w certyfikowanym kursie. Będą gotowe schematy zajęć, ze scenariuszami zajęć dla dzieci w różnym wieku i ten kurs będzie na naszej platformie, czyli online. Będziecie mogli go oglądać w dowolnym dla siebie czasie, z dowolnego miejsca i z dowolnego urządzenia. Tak więc koniecznie dołączcie do tego kursu, tu już widzę moderacja przypina informacje o naszej terapii ręki, a ja zapraszam Was co poniedziałek, oprócz tego poniedziałku 11, bo to będzie wtorek wtedy i webinar, na bezpłatne webinary możecie sobie już to zapisać w kalendarzach, kto jest pierwszy raz, też dajcie znać, jeśli nie znacie jeszcze naszej tutaj strategii prowadzenia spotkań co poniedziałek o 19:30 na Facebooku tutaj potem te transmisje zapisujemy można do nich wracać a po kilku dniach pojawia się wygodny film na YouTubie gdzie z rozdziałami można go właśnie oglądać a to jest 206 webinar pakiet z tego webinaru jest już załączony famiga.pl przez w206 to jest numer dzisiejszego webinaru te wszystkie informacje które za was zaraz wam pokażę co tam jest w tym pakiecie to właśnie znajdziecie na naszym na stronie famiga.pl przez W200. 6. I pakiet szkoleniowy jak co tydzień jest naprawdę bardzo bogaty. Mam wrażenie, że z tygodnia na tydzień robimy tego materiału coraz więcej. On jest coraz bardziej dla Was przyjazny, przyjemny i dostępny. Jak zwykle będzie to imienne zaświadczenie w pakiecie, prezentacja z webinaru. Ja tę prezentację przygotowałam tak, że prawie każda zabawa jest pięknie opisana. Zaraz zresztą to zobaczycie. Więc dostaniecie taką prezentację w PDF-ie i świetnie będzie można z niej skorzystać, nawet w telefonie, jeśli będziecie sobie chcieli przypomnieć jakieś zabawy, żeby nie trzeba było znowu oglądać. Całego webinaru, to więc będziecie to mieli po prostu dostępne w wersji PDF. I będzie też e-book: 10 pomysłów na sensoryczną przerwę, zabawy, pomocy, karty aktywności. I taki pakiet możecie nabyć. Zobaczcie, jak pięknie tu się wszystko mieni i błyszczy. Ja Wam zaraz pokażę, jak ten pakiet wygląda. O, już tutaj mnie widać. Jest tego bardzo dużo. Ja nie jestem w stanie wszystkiego Wam pokazać. Jest tutaj ponad 50 stron. Postaram się tak mniej więcej gdzieś tutaj e, to przewinąć, żebyście mniej więcej zobaczyli skalę, ile tego wszystkiego jest. Ja część rzeczy mam też już powycinanych tutaj, też podczas zabaw będę tutaj do tego wracać. Więc naprawdę sporo fajnych takich właśnie. E, Przerywajek, pomysłów na tą sensoryczną przerwę, w, nie tylko w przedszkolu, ale również w szkole, czy też na świetlicy, ale też w innych miejscach w domu, też jak najbardziej ten nasz pakiet się sprawdzi, czyli do pracy z własnymi dziećmi. I taki pakiet szkoleniowy do dzisiaj, do północy, możecie kupić na famiga.pl przez 206. Wysyłamy taki pakiet do 24 godzin zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Te wpłaty, które już dokonaliście, czyli tych zamówień jest już sporo. Wysyłamy po webinarze, więc już pierwsze maile wyjdą dzisiaj do Was. Potwierdźcie to osoby, które już są któryś raz. Rzeczywiście, takie, że te pakiety przychodzą szybciutko. To osoby, które zakupił w trakcie webinaru albo po nim. Ważne, żebyście dzisiaj kupili, ponieważ on jest w tej cenie 19 zł. Za chwilkę sobie to jeszcze będę przechodzić to wtedy rzeczywiście ta cena będzie do północy niezmienna. Jeśli je zamówicie dzisiaj albo, albo troszkę później po webinarze, to do 24 od zaksięgowania wpłaty zwykle dzieje się to szybciej, naprawdę tutaj działamy, uwijamy się jak mróweczki. Konkurs z nagrodami, jak co tydzień, co trzeba należy zrobić. Udostępnij publicznie ten webinar i opisz ulubioną zabawę sensoryczną. Tutaj w komentarzu pod tym filmem. Wybierzemy trzy osoby i nagrodzimy je książkami. Wspaniała książka siłowanki, zabawy bez prądu, najlepszy przewodnik po dzikich harcach, dzięki którym złapiesz kontakt z dzieckiem. Ja też korzystałam z tego poradnika, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, więc go Wam gorąco polecam. Ma trzy osoby dzisiaj. Ten poradnik wygrają. Wystarczy opisać ulubioną zabawę sensoryczną, moderacja czuła wybiera najciekawsze odpowiedzi bądźcie do końca, ponieważ na końcu jest rozwiązanie konkursu i wyczytujemy trzy osoby. Plan dzisiejszego spotkania. Układ sensoryczny wprowadzenie do zabaw sensorycznych. Ruch ma znaczenie. Zabawy wspierające zmysł przedsionkowy. Zabawy zwiększające świadomość ciała, czyli zabawy proprioceptywne. Punkt czwarty. Zabawy wzmacniające doświadczenia dotykowe. Punkt piąty. Zabawy doskonalące zmysł wzroku. Punkt szósty to zmysł słuchu w zabawach. Kolejny punkt to punkt siódmy. interocepcja, zabawy na poznanie wnętrza ciała. Na końcu będą te odpowiedzi i rozwiązanie konkursu. Startujemy. Układ sensoryczny. Wprowadzenie do zabaw sensorycznych. Zabawa, ale też zabawy sensoryczne, odgrywają kluczową rolę w rozwoju dzieci, ponieważ wspierają ich wszechstronny rozwój, nie tylko fizyczny, ale też poznawczy i emocjonalny. Poprzez zabawę dzieci uczą się eksplorować otaczający je świat, rozwijają zdolności te motoryczne oraz, na przykład, koordynację ruchował, która jest niezwykle ważna. Wszystkie wrażenia, które doświadcza dziecko, karmią jego układ sensoryczny i uczą, jak nawiązywać kontakt z otoczeniem, a wspomniany układ rozwija się dzięki kolejnym interakcjom i, e, interakcjom. I zabawy sensoryczne stymulują wszystkie osiem systemów zmysłowych, co pomaga dziecku w lepszym rozumieniu i przetwarzaniu informacji sensorycznych, czyli te, te, które dobiegają ze wszystkich zmysłów, ale także, o czym nie zawsze się mówi, rozwój językowy, rozwój społeczny, właśnie poprzez interakcje z rówieśnikami, ale też również z nami dorosłymi. Dodatkowo, zabawa sprzyja kreatywności, wyobraźni oraz umiejętności rozwiązywania problemów, co jest niezbędne dla ich przyszłego sukcesu edukacyjnego i osobistego. Komu nie zależy na rozwoju dziecka? Chyba nam wszystkim, bo tutaj Was jest dosyć sporo i pewnie czekacie tutaj na konkretne zabawy. Osiem zmysłów do sukcesu, aby osiągnąć maksimum możliwości rozwojowych dziecko potrzebuje, aby każdy z jego ośmiu zmysłów działał jak należy. Jak pewnie wiecie, tradycyjnie gdzieś tam do niedawna się przyjęło, że mamy pięć podstawowych systemów zmysłowych, czyli w Wzrok do tych i węch, ale naukowcy odkryli kolejne istotne dla nas zmysły, takie jak propriocepcja, czyli zmysł pozycji ciała, takie zmysły taki jak zmysł równowagi, czyli tak zwany zmysł przedsionkowy. I ten ósmy zmysł, interocepcja, jest to wewnętrzny zmysł naszego ciała, pomaga nam rozpoznać, na przykład, czy jest nam zimno, czy jest nam gorąco, czy czujemy pragnienie albo czujemy głód. Czy na przykład potrzebujemy pójść do toalety? Ja się tutaj bardzo skupię na tych dwóch wcześniejszych zmysłach, czyli na zmyśle propriocepcji. Będą, tutaj, będzie tutaj dużo, dużo konkretnych pomysłów, ale też zmysł przedsionkowy na pewno też Was nie zawiodę, jeżeli chodzi o zabawy z tego zakresu. Na początek ruch ma znaczenie zabawy wspierające zmysł przedsionkowy. Może powiem szybciutko, że zmysł przedsionkowy jest jednym z najważniejszych zmysłów, ponieważ pozwala nam ustosunkować się do grawitacji, czyli informuje nas o pozycji naszej głowy gdy na przykład się poruszamy, ma ogromny wpływ na naszą równowagę, na pozycję ciała, na samoregulację i na koordynację. Dzieci muszą się posługiwać tym zmysłem przeciąkowym, aby prawidłowo się rozwijać. Na przykład, żeby prawidłowo siedzieć w ławce, ja też, żeby tutaj siedzieć, uruchamiam ten zmysł, trzymam myszkę, żeby ona mi nie wypadła. Też dzieci, które siedzą w ławkach, spisują z tablicy, też ten zmysł działa podczas odbijania piłki, podczas spożywania posiłków. Każde tak naprawdę działanie, które wymaga skoordynacji, Koordynowanego ruchu. Tutaj właśnie ten zmysł przedsiąkowy nam się uaktywnia. Jakie to są zabawy? Zaczynamy. Pies z głową w dół. Dziecko przyjmuje pozycję psa z głową w dół. Nogi rozstawione są na szerokość ramion i wykonuje skłon tak, aby dłonie oparły się o podłoże. I kładziemy przed dzieckiem szablony w odległości około 8-9 cm od dziecka. Mogą to też być puzle I zachęcamy dziecko, aby oparło niedominującą rękę o podłoże, a ręka dominująca układa wzór, albo tak jak tutaj widzicie na załączonym filmie, dziewczynka grają w papier, kamień, nożyce. Tutaj pomagały mi w nagrywkach Jagoda, Olga, Oliwka, kilkanaście innych dziewczyn, ale te zabawy ja z powodzeniem stosuję w terapii jeden na jeden, ale też w zajęciach grupowych z racji wiadomych, nie mogłam tutaj nagrać moich terapeutycznych dzieci. Natomiast ten przedział wiekowy z, którymi, z dziećmi, które pracuję na terapii to jest od trzeciego roku życia aż do szkoły podstawowej, w związku z czym te zabawy naprawdę wykonują młodsze dzieci, często z moją asystą, ale też pokażę Wam, jak można te zabawy modyfikować? Spójrzcie, ile tutaj też fajnych rzeczy się wydarza: mięśnie grzbietu, mięśnie brzucha, mięśnie przedramion, cała obręcz barkawa pięknie pracuje. Układanka do góry nogami. Dziecko siada na piłce, a dorosły podtrzymuje je za kolana albo za biodra. Dziecko wychyla się powoli do tyłu, opierając się plecami o piłkę i dziecko sięga rękami przed głowę, nad głowę. Podnosi jeden z elementów, wraca do pozycji siedzącej i dopasowuje tej, ten element. Tutaj, akurat, dziewczynka podnosiła takie sensoryczne woreczki z różnymi strukturami, i jak wracała, dopasowywała woreczki do tych, które leżały tutaj na, na platformie. Zobaczcie, czym mniejsza piłka, tym jest łatwiej, czym większa piłka, tym tutaj naprawdę jest dosyć trudno. Dzieci, które czasami mają właśnie jakieś tam lęki, to niekoniecznie to ćwiczenie chcą wykonywać. Natomiast możemy na przykład. Uprościć zadanie dla młodszych dzieci albo tych, które, które się boją, że dziecko kładzie się na brzuchu, wychyla się do przodu i wtedy podnosi e, półzle czy sorter. A utrudnieniem, świetnym utrudnieniem, bardzo to też lubię u dzieci trochę starszych robić, że dzieci krzyżują ręce na klatce piersiowej, jak się podnoszą z tym elementem, który mają ułożyć. No, słuchajcie, świetna sprawa. Odwrócone kręgle. Dzieci budują wieże z dostępnych materiałów stoją około 3-4 metry od wieży pochylają się do przodu nie zginając nóg w kolanach i za pomocą ciężkich piłek lub woreczków starają się zrzucić ułożoną wcześniej wieżę. Tutaj już było utrudnienie dołożone do tej zabawy ponieważ dziewczyny układały na ławce, na takiej ławce naszej terapeutycznej te swoje, te, te swoje wieże przez to też miały trudniej, bo przy młodszych dzieciach ja na przykład proponuję, żeby dzieci ułożyły te wieże Albo tą wieżę na podłodze, i turlają zwykle ciężkie piłki, tak żeby ją rozburzyć. To jest akurat wersja trudniejsza dla starszaków. Jakie może być jeszcze ułatwienie? że dziecko stoi bliżej, a utrudnienie, że dziecko podczas budowania stoi na jakiejś równoważni albo na przykład na bosu. Młodsze dzieci, całkiem maluszki też robią tę zabawę z kostkami takimi do jogi albo z bumbum bum rurkami, wtedy je stawiamy na około dywanu, bo zwykle bawimy się na dywanie i mamy ten moment układania wieży, natomiast później raz, dwa, trzy burzymy, jest akcja burzenie, więc każdy podbiega i dłońmi, rękami albo całym ciałem burzy, to jest też taki element Element bardzo fajny, że dziecko ma możliwość nie tylko coś zbudować, ale też coś zburzyć. Bardzo polecam od najmłodszych lat ta zabawa. Hokej. Tutaj zabawy potrzebujemy deskę na kółkach, tak zwaną deskorolkę terapeutyczną, albo inaczej inna jej nazwa to drewniana deskorolka na czterech kółkach. Naprawdę za niewielkie pieniądze można też ją kupić w sklepie budowlanym. Ona wtedy jest okrągła, ale też się fajnie nadaje. Jeśli są cztery kółka, to jak najbardziej. I dziecko ma za zadanie położyć się brzuchem. Na tej naszej deskorolce trzyma plastikowy kij do hokeja lub makaron do pływania i próbuje wbić piłkę do wyznaczonej między pachołkami bramki. Może sobie to utrudnić, jak macie na przykład więcej takich desek, więc dwoje dzieci jeździ i każdy ma swoją bramkę i celuje, odbierając sobie to w jedną piłeczkę. Jeśli macie więcej, to możecie się pokusić w jakieś grupowe zawody. Maluszki, maluszki bez użycia bez, bez tego kija hokejowego i bez makaronu, tak żeby miały łatwiej w w złapaniu tej piłki i wrzuceniu do kosza, czyli do bramki, a dla starszaków możemy na przykład powiedzieć, że nie mogą dotykać podłoża nogami. No i zaczynają się schody, bo tylko ręce tutaj biorą udział w tej zabawie. Jest dosyć trudno, ale starsze dzieci sobie na pewno z tym fajnie poradzą. Rakieta na kółkach. Tutaj przywiązujemy sznurek, znowu mamy też tą deskę na kółkach, tak aby dziecko go mogło ciągnąć, mogło się do niego zbliżać i oddalać. W mieszkaniach, w domach można spokojnie to gdzieś tam w okolice klamki, jakichś takich twardszych drzwi, z których dzieci też się mogą odbijać, a w gabinetach czy w szkołach też na pewno macie miejsce, żeby to zrobić, albo na sali gimnastycznej można świetnie sobie o szczebelki, o jakieś takie właśnie miejsca do tego przygotowane, po zaczepie, często są też takie haki na salach gimnastycznych. I dziecko ma zadanie położyć się na brzuchu, na desce, przyciągnąć się najpierw po linie, potem położyć linę i się mocno odepchnąć, czyli się tak jakby wybić mocno do tyłu. Ułatwienie, czyli że nie przewiązujemy tego sznurka, tylko ciągniemy dziecko do siebie, siedzimy w jednym miejscu, ciągniemy albo za hula hop, a dziecko z drugiej strony trzyma hula hop, albo za sznurek. A utrudnienie, dziecko się obraża, jak już przyszło sobie przyjechało przyleciało na naszej rakiecie do drzwi czy do tego miejsca końcowego odwraca się i nogami się odpycha tutaj dziewczyny miały fajną zabawę z frajdę. u mnie dzieci na terapii za każdym razem proszę, żebym im taśmą taką papierową zaznaczyła gdzie za pierwszym razem wylądowali tą rakietą, gdzie za drugim, za trzecim i sprawdzamy za którym razem im się udało najdalej wylecieć. Też bardzo fajna sprawa. Ja też wam się staram pokazać takie rekwizyty które są ogólnodostępne, które naprawdę w wielu miejscach też macie, bo jak jeszcze po szkołach i przedszkolach to widzę, tak żeby też można było te zabawy wykorzystać już jak najszybciej. Dobra, lecę dalej. Zakręć się w kółko i rzucaj. Dziecko kręci się na desce, na desce rotacyjnej i wrzuca do pudełka przedmioty, o które prosi prowadzący. Warto zmieniać kierunek kręcenia oraz mówić, którą ręką dziecko ma pracować. Tutaj, słuchajcie, tyle zmysłów nam równocześnie pracuje. Dla mniejszych dzieci, co możemy zrobić? Dziecko, dziecko samo może wybrać, który woreczek, czy którą piłkę podniesie i wrzuci. Możemy też na przykład dla starszaków robić coś takiego, że przenosimy wiaderko, czy tam tą miskę, czy pojemnik, który, którego dziecko wrzuca i się z nim przemieszczamy naokoło, a dziecko ma zadanie nas trochę jakby złapać i wrzucić do tego ruszającego się celu te piłki. Ja nie mówię, co ćwiczą te zabawy oprócz propriocepcji, ale oprócz, oprócz tego zmysłu proprioceptywnego również. Natomiast też ćwiczą, zobaczcie, pięknie obręcz barkową, obolczykową, mięśnie grzbietu, równowagę, koordynację okoręka, schemat ciała, lateralizację, planowanie motoryczne. Także tutaj no, długo dużo, dłużej bym musiała do Was mówić, żebym, żebym, gdybym chciała Wam każdą zabawę opisać, jak sensorycznie wpływa na rozwój dzieci. Tutaj się skupiam na razie na tym przedsionku. Zakręć się w kółko i rzucaj. Trochę inna zabawa, bardzo podobna do tej, ponieważ dziecko sobie kładzie albo na kolanach, albo naokoło deski gniotki już na siedząco w siadzie skrzyżnym. Zakręcamy dziecko, tak aby spróbowało wrzucić gniotki do pudełka, gdy deska się obraca. To już nie jest takie łatwe, naprawdę. Trzeba tutaj skoordynować się mocno. Dla starszaków tutaj, tutaj widzicie też maluch się sobie świetnie z tą, z tą zabawą radzi. Dajcie znać, czy te zabawy są dla Was trudne. Czy te zabawy są dla Was łatwe, czy może już z nich korzystacie, czy może je już znacie. Jestem tutaj ciekawa, zaraz sobie będę zerkać na czat, tak żeby też być tutaj z wami na bieżąco. A tutaj już nam się włączyła kolejna zabawa: ósemka na desce narysuj lub naklej symbol nieskończoności, i za pomocą hulajnogi, rowerka, deski na kółkach, dziecko pokonuje trasę, jego zadaniem jest zjechać, jego zadaniem jest nie zjechać z wyklejonej ósemki. I tutaj ułatwienia dla mniejszych dzieci, że dziecko idzie po prostu po śladzie tej ósemki. Utrudnienia dla, dla młodszych dzieci. Dziecko idzie do tyłu po linii tak, żeby z niej nie spaść. Utrudnienia dla starszaków. Więcej niż jedno dziecko bierze udział w pokonywaniu naszej ósemki i tak muszą tutaj się koncentrować, żeby na siebie nie wpaść. Tak się muszą wyminąć, żeby im się to udało bezkolizyjnie pokonać. Świetne zabawy pani Manu M. Emanuela. Pani Malwina pisze, że super zabawy. Pan Łukasz również. Bardzo się cieszę. Idę dalej, bo naprawdę tych zabaw jest dzisiaj co nie miara. Rzucanie do celu na równoważni. I tutaj z czego korzystam? Z piłki równoważnej. I nazwa to podkładka do, bal do balansowania. Trener równowagi, bossu, poduszki. Ja tak sobie przed webinarem jak się przygotowywałam, sprawdzałam aktualne ceny tych przedmiotów, które dzisiaj Wam pokazuję. I jesteście w stanie zamknąć w 700 złoto jeżeli chodzi o te tańsze wersje tych produktów, więc wydaje mi się, że jeżeli macie jakieś Mikołajki, czy też jakieś święto, gdzie rodzice coś kupują, czy też macie jakiś budżet, to ja bardzo Was zachęcam, żeby sobie właśnie zakupić te Zabawy, do, y, m, gdzie zmysły są w stanie pracować, do tych zabaw sensorycznych, czyli właśnie z zakresu integracji sensorycznej, które też tak naprawdę nie do końca są przeznaczone tylko do integracji sensorycznej, ale one są naprawdę bardzo dobrej jakości, bardzo często i też wiele dzieci może z nich skorzystać, A zobaczcie, ile tych rzeczy można tutaj zrobić. Dziecko staje na równoważni, prosimy, aby utrzymało równowagę bez upadku i bez dotykania podłogi, gdy złapie równowagę, rzuca obręczami do pachotu i utrudnienie e, takie, że odsuwamy sobie dalej obręcze od dzieci i dalej te pachołki, co jest trudniejsze, bo się muszą rzeczywiście pochylić i dosięgnąć często tą równowagę tracąc. Natomiast ułatwienie, które też robię z maluchami, czy też e, z niepewnością grawitacyjną, dzieci trzymają się ściany. I to jest dla nich też taki fajny punkt bezpieczeństwa, że jedna ręka cały czas się trzyma ściany, obniżają się, chwytają sobie m, te obręcze i Rzucają, oczywiście są stosunkowo niedaleko te obręcze wtedy dzieciaków. Też tak jak obiecałam, mówię trudniejsze, um, trudniejsze um, jakby wersje tych zabaw, ale też łatwiejsze, żebyście zobaczyli, jak w prosty sposób można je zmodyfikować. Odbijanie piłki. Poproś dziecko, aby stanęło na równoważni. Poproś, by utrzymał równowagę bez upadku i bez dotykania podłogi. Gdy złapie równowagę, niech odbija piłkę na różne sposoby. W wielu domach, w wielu miejscach, gdzieś przy suficie jest możliwość zaczepienia właśnie takiej e, piłki na sprężynce. Super zabawa, zarówno dla takich maluszków, które co dopiero usiadły, bo one też albo na brzuszkach, albo na siedząco mogą sobie tą piłkę gdzieś tam łapać, manewrować czy przekładać. Natomiast utrudnienie. I to łatwiej nie powiem może dla malucha że dziecko stoi po prostu na podłodze, łapie odbija piłkę. Możemy my mu też tą piłkę podawać, możemy kręcić naokoło niego, tak jak tutaj Jagoda sobie kręci e, i ono może wtedy łapać, a utrudnieniem będzie na przykład, gdy dziecko musi powiedzieć jakiś wiersz, spać jakąś piosenkę albo powiedzieć alfabet albo na przykład tabliczkę mnożenia, zadając zadają mu jakieś matematyczne zadanie. On równocześnie musi wysilić swój umysł, żeby jednocześnie podbijać piłkę, a równocześnie też rozmawiać z nami. I tutaj zawsze jest wtedy pełne skupienie, i mózg naprawdę jest zmęczony po takich zabawach. No ale to nam chodzi. Bujanie i rzucanie. I to, tą zabawę też można przeprowadzić na placu zabaw na huśtawce. Jeśli macie możliwość jakiegoś podwiesia, to też chętnie z tego korzystajcie. Dziecko siada na wiszącej platformie lub na huśtawce, wprawiamy ruch wybrany sprzęt i dziecko próbuje wycelować woreczkami do pojemników ustawionych 2-3 metry od platformy. Ułatwienie: dziecko siedzi, nie ruszamy za bardzo platformą i tak samo huśtawką. Utrudnienie, bujamy huśtawkę dookoła w jedną i drugą stronę, bo zmieniamy strony. Ułatwienie, czyli woreczki czy tam piłeczki są blisko, przepraszam, pojemniki do rzucenia są bliżej, a utrudnienie, pojemniki są dalej. No i też np. jakieś ciężkie rekwizyty, cięższe woreczki, tutaj możemy wtedy starszakom przemycać. Turlanie i przenoszenie. Bardzo lubię tę zabawę. Ułóż kilka materaca obok siebie. W zabawie może uczestniczyć jedno lub kilkoro dzieci. Też spokojnie tę zabawę możecie na wf zrobić, czy też właśnie większą liczbę dzieci. Zadaniem dzieci jest turlanie się z równoczesnym przenoszeniem, wo przenoszeniem woreczków, piłek, ciężkich piłek i obciążników. W domu tę zabawę też możecie zrobić. Spokojnie możecie się turlać po korytarzu, nie musi być wcale miękko. I Dla maluchów e, sugeruję, żeby na przykład maluchy sobie swoje skarpetki przenosiły, coś lekkiego. Dla starszaków możecie się pokusić o woreczki albo jakieś właśnie takie obciążniki, które też często macie w domu do drzwi, albo na przykład termofory z wodą też dla starszaków. Jeśli to robimy w klasie i mamy na przykład e, więcej dzieci, to możemy podzielić tą klasę czy grupę na dwie e, drużyny i dzieci sobie, na przykład dziesięcioro dzieci leży z jednej strony klasy, drugie dziesiątka z drugiej klasy i ustawiamy je w takiej mniej więcej ró równej odległości I dzieci mają się turlet przekazywać od pierwszego do ostatniego uczestnika w woreczek. Ten ostatni wrzuca i która drużyna najszybciej to zrobi, ta wygrywa. Też jak najbardziej jakiś taki delikatny element rywalizacji możecie wprowadzać. Zabawy zwiększające świadomość ciała, czyli te zabawy proprioceptywne. Pamiętacie pewnie, że układ proprioceptywny zapewnia nam informację zwrotną o pozycji naszego ciała w przestrzeni, ale również nadzoruje tę siłę, z jaką wykonujemy poszczególne ruchy. Natomiast jeżeli chodzi o receptory tego zmysłu, to znajdują się w mięśniach, znajdują się w ścięgnach i stawach i przekazują komunikaty na temat aktualnej pozycji mięśnia, oraz stopnia, w jakim jest w danym momencie napięciu, co też z kolei pozwala nam kontrolować siłę reakcji. Dzięki temu, że dziecko dysponuje świadomością, samoświadomością własnego ciała, która umożliwia mu na przykład zabranie kanapki, trzymanie jej i zjedzenie, tak? wkładanie do buzi, trzymanie w palcach kredki bez złamania jej. To wszystko nam gwarantuje właśnie propriocepcja i ten zmysł proprioceptywny jest mocno związany mysłem, ze zmysłem przedsionkowym, co też widzieliście pewnie na tych filmikach, one były tak połączone zmysłowo trochę i one najściślej, najściślej są związane na przykład w planowaniu motorycznym, a przede wszystkim też w koordynacji i uaktywnienie prop w propriocepcji ma skutki uspokajające, ponieważ pomaga bardzo w samoregulacji i regulacji naszych odpowiedzi na poszczególne bodźce, które do nas docierają, także nie dość, że sobie ćwiczymy sensorycznie, to jeszcze powodujemy, że dzieci po tych ćwiczeniach się Wyciszają. I czymże są te ćwiczenia proprioceptywne? Są to przede wszystkim dociski, pchanie, ciągnięcie, rozciąganie, podskoki i siłowanki. I kilka znowu propozycji z tego zakresu. Lustereczko dla dużych grup, dla mniejszych również. Dzieci ustawiają się w śmiesznej pozycji i zasłaniają oczy opaską. Ja sugeruję zawsze, żeby ta pozycja była trochę skomplikowana. Czasem też ja ustawiam dzieci, jeśli pracuję jeden na jeden. Włączamy muzykę i dzieci zaczynają tańczyć, zmieniając przy tym pozycję. Gdy wyłączysz muzykę, dziecko ma za zadanie przyjąć tą samą pozycję co na początku zabawy, bez zdejmowania opaski z oczu. No i tutaj się pojawia świetne takie ćwiczenie diagnostyczne, czy dziecko rzeczywiście jest w stanie. Tą pozycję odtworzyć bez aktywnego zmysłu wzroku. Nie zawsze to się udaje, warto wtedy obserwować, czy ta propriocepcja rzeczywiście na pewno dobrze działa. Porządki. Można to zrobić w domu, ale również w miejscu, w którym pracujecie z dziećmi, czyli w szkołach, w przedszkolach. Jakie są warianty? Dziecko trzyma wiaderko, miskę lub koszyk i pokonuje wyznaczoną przestrzeń, zbierając wszystkie rzeczy, które leżą na jego drodze. Możemy utrudnić zadanie dokładając przeszkody. Pod którym dziecko ma przejść, albo nad którymi ma przejść. W mieszkaniu możecie dać kosz na pranie, i dziecko na przykład zbiera różne rekwizyty, o których powiecie, albo wszystkie rekwizyty, które leżą gdzieś tam niepotrzebne, na yy, wszędzie na przykład. I utrudnieniem może być na przykład zbieranie ciężkich rzeczy. Tutaj w tym przypadku mieliśmy już, zobaczcie, takie dosyć ciężkie piłki gimnastyczne, 2-3 kg i takie ciężkie poduchy. Możemy też dołożyć zakrętów, dać cięższe piłki lekarskie, to jest utrudnienie, a ułatwieniem dla mniejszych dzieci będzie bez przeszkód, czyli bez ciężkich rzeczy również, tylko te, te lekkie. Dla maluchów to też będzie fajna zabawa i dobre wyzwanie. Ścieżka dla stóp. Do stworzenia ścieżki wykorzystaj kolorowe stopy ze buka. Ja bardzo lubię tą zabawę. Ja często ją wykorzystuję naprawdę na wielu y, różnych imprezach, też powiedziałabym, ponieważ to jest taki uniwersalny gadżet, też animacyjny. Macie załączone w pakiecie te ślady i one są w różnych włożeniach, już ich nie będę szukać, ale tutaj je widzicie na załączone filmiku. Są też kolorowe, więc przyciągają wzrok. I układamy je i dzieci mają za zadanie przeskoczyć z punktuła do. Punktu B, tak jak pokazuje obrazek. Fajna też taka zabawa na rozruch, na wstęp. Dla młodszych dzieci możecie tych pozycji ułożyć mniej, nie układać na przykład tych stóp, które są, gdzie trzeba przeskoczyć tak, jakby tyłem do, do kierunku skakania. A dla starszaków możecie się pokusić o te trudniejsze plansze i o te plansze na jednej nodze, bo takie też są. Są w głożenia, są na jednej nodze po skosie. Jest tego naprawdę sporo. W pakiecie to będziecie mieć. Ja zawsze to mam zalaminowane, bo dzięki. I temu też to mogę wykorzystać na zewnątrz i też często, w miejscach, gdzie jest ślisko, czy na przykład na sali gimnastycznej, zawsze mam ze za sobą taśmę papierową, naklejam sobie, potem cyk odklejam, wkładam i używam kilkadziesiąt razy. To jest no, niezniszczalny produkt po zalaminowaniu. E, cieplutki dok dziecko zamienia się w kiełbaskę, którą dorosły lub inne dziecko zawija w bułkę. Kolejne warstwy poduszek stanowią dodatki do hot doga i tam możemy sobie wymyślać, na końcu dziecko samodzielnie uwalnia się ze wszystkich warstw. Możemy utrudnić, że dziecko ma wzdłuż ciała ręce i tak mają pozostać aż do samego końca. Dziecko stara się wydostać bez użycia rąk, tylko całym korpusem i nogami. Możemy też utrudnić zawijając dziecko i Dziecko ma mówić na przykład, że jest jakimś farszem, wtedy zamieniamy go w naleśnika i wymienia, jakie są różne farsze do naleśników. Dla młodszych dzieci, o na końcu zobaczcie, można też się położyć na dziecku, jak pozwoli. W harcach też to są, są takie zabawy zresztą. Świetne proprioceptywne, naprawdę dociski, mocne turlania się, przytulania absolutnie świetnie, wyciszają też. Małuchy, już mówię, przykrywamy tylko kocykami. Jeśli pozwolą, to wtedy można rzeczywiście je zrolować. Ja bardzo dużo też tych zajęć preceptywnych wykorzystuję na zajęciach z tymi najmłodszymi dziećmi, jeszcze żłobkowymi, albo często przedżłobkowymi, takimi rocznymi, czy które co dopiero usiadły, i też uczę dzieci, pokazuję, jak się można bawić, jak bezpieczny jest się turlać, że nie trzeba um, się, się bać. Często też widzę w, w rodzicach taki po prostu strach, jak dziecko się ma przeturlać, czy też jak mamy chwycić na przykład, nie wiem, za um, biodro i delikatnie to dziecko postymulować, żeby ono się przekręciło z pleców na brzuch. Jest duży opór rodziców, a te ćwiczenia, sensoryka to ruch, sensoryka to życie, a życie to ruch, więc próbujmy, testujmy, nie bójmy się w takich warunkach bezpiecznych. To na pewno nie przyniesie szkody dziecku, wprost przeciwnie. Gimnastyka, bardzo lubię tą zabawę. Przygotuj cztery pachołki, dwa kiki, gumę gimnastyczną i obręcze. Dziecko ustawia stopy na gumie, równocześnie obiema rękami sięga po obręcz i zakłada je na pachołki z, na na z kijkami stojące przed nim. I tutaj też można sobie zmodyfikować tą zabawę, bo jeśli nie macie na przykład takich kijków gimnastycznych, to może być jakaś, wiecie, jakaś szczotka czy jakaś miotła, którą też można założyć. Może, mogą to też być hula-hop, dziecko musi założyć, potem może wrócić. Tutaj utrudnieniem dużym dla starszaków jest kamizelka obciążeniowa i też może być utrudnieniem guma, która się mniej rozciąga, jest to naprawdę świetne, absolutnie aktywizujące ćwiczenie. Dzieci się przy tym mocno męczą, ale jakie są z siebie zadowolone później, jak to wykonają, to naprawdę. Też zachęcam, żebyście sami sobie to spróbowali zrobić, bo też tutaj pracują mięśnie, które zwykle gdzieś tam nie wiemy w ogóle, że mamy. Skaczące żabki. Rozkładamy w sali przeszkodę różnej wysokości. Dzieci przyjmują pozycję żabki, kucają i opierając, opierają dłonie o Kłócając opierał dłonie o podłogę. Zadaniem dzieci jest przedustanie się skokami na drugi koniec sali. Dzieci starają się wykorzystać, wykonywać wysokie podskoki. I teraz utrudnienie, uwaga, świetne utrudnienie, bardzo lubię je robić. Zamiast poukładanych już przeszkód rzucam czy też turlam piłki, przez które dziecko, które idzie w moją stronę ma przeskoczyć. I ja też w różnych, z różnych stron te piłki przesuwam. Dziecko też wtedy musi przeskoczyć w to miejsce, gdzie ja w danym momencie tą piłkę przesuwam. E, utrudnieniem jest też, e, słuchajcie, pokonywanie e, takich przeszkód, czy też przechodzenie e, do, do mnie, w moją stronę, kiedy, kiedy, wtedy, kiedy rzucam e, piłki, jak krab, czyli tak jakby kładziemy się na podłodze na plecach, stajemy nogami, rękami, przechodzimy, jest to naprawdę e, dużo trudniejsze. Dla młodszych dzieci alternatywą będzie nie układanie takich wysokich e, wież tylko na przykład woreczki gimnastyczne to wystarczające. Ważne jest, żeby ta pozycja została była przyjęta, bo rzeczywiście to nie jest łatwa pozycja nam dorosłym też jest trudno skakać przez kilka minut tak jak żaby. Popit pstryk. Dziecko kładzie się na brzuchu na piłce gimnastycznej, a dłonie opiera o podłogę. Maszeruje dłońmi do popitu leżącego nieopodal, jedną dłonią pstryka w popit, a drugą utrzymuje równowagę. Można potem zamieniać ręce, że ręka niedominująca się podpiera, a dominująca bawi się popitem albo na odwrót. Ułatwieniem może być skakanie po folii, czyli dziecko przetacza się na piłce, schodzi z piłki, skacze sobie po takiej folii bąbelkowej. Bardzo to lubi. Utrudnieniem może być przesunięcie popita czy folii dalej. Tak, żeby dziecko się musiało jeszcze bardziej wysunąć, bo tutaj zobaczycie, Zobaczcie, dziecko się przesuwa do okolicy bioder, jak przesuniemy dalej tego popita czy też folię, no to to trzeba będzie rzeczywiście... Się mocno nasiłować, żeby nie stracić równowagi, a równocześnie rozbijać sobie bombelki. I tutaj podobna zabawa, tylko dla Hedra starszych dzieci, ponieważ też potrzebujemy tej piłki gimnastycznej albo w takim kształcie zwykłym piłki okrągłej, albo w takim właśnie orzeszku trochę. I tutaj mamy jeszcze takie utrudnienie w postaci jakiegoś krzesełka albo jakiegoś podwyższenia, że dziecko jeszcze się musi podźwigać. To nie jest tak że on ono, ono opuszcza swoje ciało i trochę odpoczywa, tak jak w tej pierwszej zabawie. Tutaj jeszcze musi barko, obręcz barkową mocno zaktywizować. To była ogromna piłka, to jest jedna z większych piłek, jakie mamy, i one są szalenie trudne. A tutaj, nawet dla szkolnych dzieci, dla dziesięciolatków, to było naprawdę niezłe wyzwanie. Ja próbowałam i mnie było, słuchajcie, trudno, mimo że tam tą równowagę mam wrażenie, że mam i to odczucie głębokie, proprioceptywne również sobie radzę. To mi ciężko było się oprzeć na tej ręce i oderwać tą rękę, żeby do góry rzeczywiście te popity, z, żeby się nimi po prostu pobawić, ale z młodszymi dziećmi zawsze pracuję na tej mniejszej piłce, maluchy też zawsze asekuruje i wtedy zawsze popit albo folia jest na podłodze siłowanki, dajcie znać czy lubicie siłowanki czy przepychacie się ze swoimi dziećmi oczywiście dla zabawy to są takie zabawy bez rekwizytów które ja też bardzo uwielbiam, bo możecie je zrobić w każdych warunkach, o każdej porze i z większością dzieci ale też dla dużych grup się świetnie sprawdzą bo na przykład możemy się podzielić na dwójki przepychanie się stopami na leżąco tak jak tutaj widzieliście w leżeniu na plecach przepychanie się plecami na siedzące, zawsze taką rozgrzewkę robię moim dzieciom terapeutycznym ja z nimi wtedy pracuję i dla mnie też to jest świetne na świetne ćwiczenie proprioceptywne. Siłowanie się na ręce, na leżąco, czy też na siedząco, przepychanie wałka, czy też poduszki, albo wyrywanie sobie wałka, wyrywanie sobie poduszki, przepychanie się piłką, zabieranie sobie piłki. Zobaczcie, wszystko tam jest. Dociski, czasami podskoki, przyciśnięcia, czyli ta, ten nasz zmysł proprioceptywny naprawdę tutaj świetnie pracuje. Ja też jestem fanką, ogromną fanką zmysłu Weroniki Sherborn i jej Ruchu Rozwijającego. Tam też dużo zabaw, tych takich przeciwko pasuje do tego webinaru. Ogromna liczba rzeczy do wykonania właśnie w dwójce, w parze, w trójce, w czwórce, czy w większej liczbie. Zachęcam Was, też mieliśmy webinary na temat Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn, więc też jak ktoś ma, chce się czegoś więcej dowiedzieć akurat o tej metodzie, to bardzo zapraszam, żeby sobie e, odświeżyć. A ja sobie zerkam na komentarze, jest to sprawie 400, lubimy ścieżki sensoryczne, super zabawy, fajne zabawy, pisze Pani Marta, o bardzo dziękuję, cieszę się, że jesteście, że Was przybywa, a ja lecę dalej, bo przed nami kolejne zabawy. Tutaj macie też do materiałów dołączone te dłonie i kropki, co tutaj trzeba zrobić? Wycięty szablon prawej i lewej dłoni, w dwóch różnych kolorach i wycięte koła. Zadaniem dzieci jest uderzenie w szablon odpowiednio prawą, lewą dłonią lub pięścią, dla utrudnienia Uderzenie raz prawą, a raz lewą pięścią w rytm muzyki, czyli wycinamy sobie te szablony, układamy na podłodze albo na stoliku, ja bardzo lubię na stoliku, bo wtedy może większa liczba, większa ilość dzieci pracować równocześnie. Można właśnie sobie włączyć muzykę albo po prostu wystukiwać rytm, i wtedy dzieci sobie przychodzą. Spójrzcie, jak sobie już świetnie radzą. Ekstra ćwiczenie również dla, dla naszego mózgu. Bo trzeba się mocno na tym skupić. Jak chcecie się wyciszyć, to te zabawy jak najbardziej w pakiecie macie te dłonie do wycięcia. Zabawy wspomagające, doświadczenia dotykowe zabawy wzmacniające. Znajdź coś: wydrukuj szablony i rozdaj dzieciom. Dzieci rozglądają się wokół siebie, dotykając różnych przedmiotów daniem jest sprawdzenie i zapisanie nazwy przedmiotu pod ilustracją. I tutaj Magda nam przygotowała piękne szablony. Dzieci szukają, uczą się, rozpoznają za pomocą zmysłu dotyku, co jest ciepłe, co jest zimne, co jest twarde, co jest miękkie, co jest dla nich przyjemne, co mniej przyjemne. Często to są ich w ogóle pierwsze doświadczenia. Nie wiedzą jakie są właściwości przedmiotów. Czy coś jest twarde, to jest świetna zabawa, bardzo fajna taka właśnie jeżeli chodzi do, o wprowadzenie też do nauki nazywania stanów przedmiotów czy też właśnie miękkości, twardości chodzą, dotykają, możecie zrobić w sali możecie to zrobić na zewnątrz, w, w każdym tak naprawdę miejscu gdzie są hmm, jakaś przestrzeń nawet po prostu swobodna, no do pustej sali no ciężko tam będzie o, różne nowe doświadczenia dotykowe ale tutaj jak najbardziej, w, o zobaczcie długiego jak wąż, miękkiego jak poduszka jak cekiny. W, w materiałach macie kilka wersji, możecie sobie wydrukować i rozdać dzieciom. Już wam to pokazuję. Rysiącego jak cekiny, mego jak pchełka, gładkiego jak brzoskwinia, chropowatego jak ropucha, zielonego jak trawa, granatowego jak atrament, Też kolory tutaj świetnie sobie ćwiczymy. Bardzo fajna zabawa. Poszukaj i wyciągnij. Tą zabawę można przeprowadzić ze zwłokłym woreczkiem, albo z takim zaciskanym, albo z taką zgadywanką skrzynką z gadulą tak ona się nazywa. Przygotuj, przygotujcie woreczki lub skrzynkę z gadule i włóżcie do niej różne rekwizyty. E, ściśnijmy sznurkiem, tak żeby dziecko nie widziało, co jest w środku. Jeśli macie tą zgadulę, to nie musicie tego robić. I powiedz dziecku, jaki przedmiot ma wyciągnąć z woreczka, czy też ze skrzynki. Posługując się wyłącznie zmysłem dotyku, dziecko otrzyma Szukuję i wyjmuje wskazany przedmiot jedna z moich ulubionych zabaw. Taka prosta, a taka niesamowita ja sama przyznam, lubię też te zabawy gdzie muszę wyłączyć jakiś zmysł, często zmysł wzroku, bez którego nam się wydaje, że się nie da żyć, a tutaj się okazuje, że tak naprawdę inne zmysły nam pięknie pracują i zastępują właśnie zmysły wzroku i jeśli macie w możliwość, to też w mieszkaniu, w domu sobie takie zabawy można zrobić z własnymi dziećmi i różne przedmioty ciekawe im tam powkładać za każdym razem coś innego no i zobaczyć, czy wam się to uda, możecie też zmienić rolę że dziecko wam schowa jakieś przedmioty a wy szukacie, świetna też sprawa dla grupy też jak najbardziej ta zabawa jest wskazana. Czytanie dłońmi. Przygotuj alfabet z wyżłobionymi literami, dziecko zakłada opaskę na oczy, układamy mu jakieś słowo i kładziemy przed dzieckiem, zadaniem dziecka jest przeczytanie ułożonego przez ciebie słowa za pomocą dotyku. Absolutnie fantastyczna zabawa. Wyżłobiony alfabet też możecie kupić w Hajo.pl. To jest ta firma, która ma też te nasze wyspywanki, które, o które też często pytacie i które bardzo lubicie. Na hasło Famiga tam macie jeszcze 10% rabatu. Oni mają taki piękny alfabet drewniany, więc zachęcam do zaglądnięcia. Baloniki z zawartością. Wydrukuj i zalaminuj kolorowe plansze, rozetnie wzdłuż linii i wymieszaj. Napełnij baloniki albo razem z dziećmi, albo samodzielnie wskazaną zawartością. Dzieci sprawdzają zawartość dotykiem i kładą odpowiednie baloniki na planszach na ilustracji balonika. Pokazywałam Wam to na początku, ale zerknę czy gdzieś tutaj nie mam. O, już Wam jeszcze raz pokazuję. Jedna też z moich ulubionych zabaw. Tutaj Wam pokażę, spójrzcie. Mamy takie zalaminowane szabloniki, i tutaj na dole jest balonik, a tutaj na górze jest produkt produkt, którym wypełniamy balon. Ja tutaj, jak widzicie użyłam białych, czarnych baloników. Już sobie tutaj przełączam się na prezentację. I to jest świetna sprawa też, bardzo fajna, taką przerwę sensoryczną na wyciszajkę. Jeśli macie jakieś miejsca w sali, gdzie możecie takie gotowe rzeczy już przygotować, czy też położyć, tak żeby dzieci właśnie, jeśli ten poziom hałasu jest za duży i widzicie, że już dzieci ro roznosi, to czasami warto właśnie też wprowadzić takie zabawy proprioceptywne, wyłączające jakieś jeden z na rzecz innego. Tutaj świetnie się to sprawdzi. Ja też jestem ogromną fanką tych zabaw, tych bo takie proste, a takie efektywne. Um, ja też sama bardzo lubię szukać równocześnie z dziećmi, bo na początku wiecie, tak nam się wydaje, że to jest wszystko takie proste. Jak nagle mamy kilkanaście do rozpoznania balonów i takich szablonów, to już, się nie, to już nie jest to takie proste. Ja to mam też ze sobą, żeby Wam pokazać. Szkoda, że nie możecie dotknąć. Tutaj mam makaron, tutaj właśnie też fajnie to widać. Pewnie widzicie. Tutaj mam kulki te szklane, też fajnie można sobie ten balonik naciągnąć i podotykać, posprawdzać co tam jest. Świetna dotykowa zabawa. Dajcie znać czy znacie, czy Wam się podoba ta zabawa. Szablony macie w pakiecie. Ukryte kształty. Włóż do woreczka strunowego, kilka szklanych kulek albo sekinów. Tutaj akurat mamy taki gotowy worek, gdzieś tam już kiedyś kupiliśmy. Wlej wodę zafarbowaną barwnikiem lub farbką. Zadaniem dziecka jest odszukanie ukrytych przedmiotów i podanie ich koloru albo nazwy. To też jest fajna zabawa w tym przeźroczystym woreczku. Nie zawsze też to widać, jeśli nalejecie więcej wody i dostawicie trochę powietrza, to rzeczywiście dziecku będzie ciężko ten produkt dosięgnąć, dotknąć, ale satysfakcja naprawdę gwarantowana. Nie tylko dla dzieci, ale również dla starszaków bez patrzenia zagadki dotykowe, czyli różnego rodzaju memory, łączenie ze sobą różnych produktów, czy też piramidek o różnych, o różnych fakturach. Te zabawy dotykowe są naprawdę potężne. Ja też obserwuję, jak je pokazuję dzieciom na terapii, to na początek mają ogromny problem z takim różnicowaniem dotykowym. Już na kolejnych, kolejnych zajęciach, jak już tego powtarzamy, pokazujemy, tak, wprowadzam więcej, to już sobie sami takie challenge'e, to już tak starszarki starsze, sobie robią challenge, czy im się uda na przykład wszystkie woreczki dopasować, czy też wszystkie baloniki im się uda dopasować. Naprawdę fajna sprawa, też taka wyciszająca, idealna do takiego właśnie kącika, czy też miejsca wyciszenia. Znajdź parę. Bardzo podobną zabawę pewnie znacie dobre. My tutaj przygotowaliśmy dla Was jesienną wersję. ja słuchajcie, na każdą porę roku bym chciała takie, więc mamy ich też kilka w różnych innych pakietach. Wydrukuj i wytnij, zalaminuj karty, a następnie rozdaj je uczestnikom. Połóżcie pierwszą kartę na stole, a następnie dokładajcie kolejne. Jeśli znajdziecie ten sam rysunek na swoim sosiku, wyraz opisujący rysunek należy głośno wypowiedzieć. Gra kończy się, gdy wszyscy pozbędą się swoich kart. はいました。 Absolutnie fantastyczna zabawa dla najmłodszych dzieci, od 3 latków spokojnie to możecie robić, przez starszaki, przez nastolatki, aż przez osoby starsze. Super, też na koncentrację wzrokowa, też na wysławianie się, bo czasami słuchajcie, mamy, widzimy, a nie potrafimy nazwać jakiegoś przedmiotu, czy sobie przypomnieć jego nazwy. I też możecie grać na różne, różne możliwości. Tak jak tutaj Wam opisałam, ale też jak jest większa liczba uczestników, to też można sobie brać ze stosu, no jest tego naprawdę sporo, tutaj macie chyba 30 tych kart, w pakiecie laminujecie i też macie taki właśnie, wszędzie ja też zabieram zawsze do auta, gdzieś wyjeżdżamy na dalszą podróż, super się sprawdzi, właśnie też na wakacjach nie zajmuje dużo miejsca, jest lekkie, więc Wam to bardzo, bardzo polecam dajcie znać czy Wam się podoba Pani Ania pisze mega Kolejny super webinar. Uwielbiam Was wamigę. Pani Aniu, bardzo dziękujemy. Pani Magosie pisze, że wiele fajnych pomysłów. Super webinar. Mm, tak, ale pary to tak zwane dobre. Często analogopedię wykorzystuje, pisze pani Klaudia. Świetny pomysł, pani Klaudio. Już widzę, co będę robić na rewalidacji. O tak, pani Asiu. Bardzo lubię tę zabawę. Cieszę się, że Wam się podoba. Idziemy dalej. To słuchajcie, jest moje, jeden z moich ulubionych zabaw. Wiem, że sensoryka to przede wszystkim ruch, natomiast też stawiam na te produkty sypkie, stawiam też na brudzenie, oczywiście takie brudzenie za zgodą dzieci, wszystkie materiały typu właśnie mąka, makarony ugotowane, farbowane ryże, zabawy w przesypywanie w gniotki, zabawy na pulpicie takim ledowym, wszystko to zabawę z galaretką, to jak tutaj widzieliście, jest naprawdę fenomenalne. Dzieci mają coraz mniej współczesne, coraz mniej doświadczeń takich, właśnie dotykowych, więc często na zajęciach to są ich pierwszy kontakt z takim jedzeniem, wiecie, z rzeczami do jedzenia, na zajęciach, tak, że nie w domu, tylko właśnie gdzieś tam po, poza, że produkty, no to się wszystkim kojarzy, że trzeba jeść, ale też ja zawsze mówię, że jeśli robię takie zajęcia, gdzie pracujemy na, na jedzeniu, to to bardzo często działa terapeutycznie, e, bo dziecko nie ma doświadczenia, nie ma często tych e, stymulacji dotykowych, e, każe się im dzieciom jeść łóżeczkami, widelcami, nożami, e, a tutaj jest taka nieskrępowana radość, często w żłobkach, w przedszkolach też takie e, 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 zajęcia prowadzimy, no wtedy naprawdę strzał, często też dzieci, które w ogóle nie wchodzą w takie zabawy, widząc inne bawiące się dzieci, no to po prostu e, czasami rodzice na podglądzie mają i po tym przychodzą do przedszkola i mówią, pani Kasiu, jak to jest możliwe? Przecież moje dziecko to siedzi w domu, i jak je, to po prostu musi mieć śliniaczek i się, nie może się w ogóle pobrudzić. Jak to się stało, że ona w ogóle płakała i nie chciała wychodzić z zajęć? Także czasami rodzice naprawdę są zszokowani, że ci tak pięknie współpracują, jeśli to są właśnie zajęcia w grup, grupowe, jeśli widzą, że inne dzieci się równie dobrze bawią. Czy wy też wykorzystujecie produkty sypkie, czy też właśnie makarony, ryże, kasze? Dajcie mi tutaj proszę znać, też uwielbiacie. Mhm. Zabawy doskonalające zmysły wzroku. Jeszcze kilka zabaw przed nami. Zakręcone zwierzaki. Yy, stań w odległości kilku metrów od dziecka. Poproś, aby dziecko położyło się bokiem do ciebie. Zacznij kolejno unosić figurki zwierząt. Poproś dziecko, aby zaczęło się turlać w twoim kierunku, a ty pokazuj w tym czasie figurki zwierząt. Dziecko koncentruje się na tobie, nie przerywając turlania. Absolutnie fantastyczna rzecz. Naprawdę super zabawa. Też nie trzeba mieć wiel wielu rekwizytów, nie muszą to być zwierzaki, mogą to, mogą to być jakieś zdjęcia członków rodziny, mogą to być jakieś karty pracy, coś co macie. Pracujecie w, w, w szkołach, przedszkolach, to tych materiałów macie naprawdę dużo, a to jest bardzo fajna zabawa. Nastająco też ją można zrobić, wtedy dziecko się po prostu obraca. Jest to trochę trudniejsze, bo się rzeczywiście gdzieś tam można przewrócić, jak się zakręci w głowie, więc dla mniejszych dzieci, w starszych przedszkolaków ta wersja myślę, będzie fajna. Zmiana e, Zamiana kształtów, ułóż kilka kształtów w rzędzie tworząc sekwencję. Daj dziecku 30 sekund na um, przyjrzenie się sekwencji, młodszym dzieciom 15. Pozwól dziecku wymieszać kształty, poproś dziecko, aby ułożyło je z powrotem w tej samej kolejności. Wybierz inny zestaw kształtów i powtórz ćwiczenie. Świetna sprawa. Wszystko, to, co już macie do dyspozycji, to to możecie zamienić w kształt. W sensie to może być tym kształtem bardzo fajne też takie ćwiczenie e, pamięciowe. Są też takie już gotowe, ćwiczące właśnie e, pa, pamięć i wzrok, zapalające się lampki. Jest taka gra, że właśnie e, pamiętacie, taka dźwiękogra. O, jak ja byłam w podstawówce, co oglądałam e, dźwiękogrę, że właśnie były włączane po kolei odgłosy różnych zwierząt, zapalały się różne lampki i tam wtedy dzieci zapamiętywały. Ileś tam ja zawsze byłam w szoku, że na przykład ktoś zapamiętał 28 po kolei powtórzeń. To uwielbiałam tą Tą, tą zabawę. E, powtórz ułożenie. Tutaj mamy m, kubeczki. Papierowe. Jedno dziecko układa puszki w, przez siebie, w wymyślonym przez siebie ułożeniu, następnie zakrywa kubeczkami te nasze puszki, i drugie dziecko ma zadanie zobaczcie, już tam sobie Zosia ja pokazuję palcami, gdzie ułoży zapamiętać to ułożenie i powtórzyć, układając na górze po tym ułożeniu. Podnosi kubeczki, sprawdza, czy na pewno dobrze zapamiętała, czy wzrok ją nie zawiódł. Tutaj sobie świetnie z tym. Poradziła, też rekwizyty, które pewnie macie. Nie muszą to być kuleczki, mogą to być karteczki z kolorami. Naprawdę dopasowujcie, modyfikujcie sobie te zabawy, bo bardzo łatwo jest to zrobić. Łowcy faktur, ach, to jest trudna zabawa. Magda ją wymyśliła nasza wójci, która jest z kolei kreatywna Emilion. Przygotuj ołówek lub kredkę. Nam się bardzo fajnie ołówek jednak sprawdzał. Wyrusz na poszukiwania ciekawych faktur w otoczeniu, utrwali je w każdej z lub, a potem daj do odnalezienia koledze lub koleżance. Też fajna zabawa, trochę trudniejsza, bo naprawdę wymaga, szczególnie dla tych osób, które szukają później tego kształtu, jeśli to jest w klasie, to wiecie, chodzą z tymi lunetami, patrzą, czy to jest to, czy to jest tamto. Tu akurat dziewczyny wybrały takie łatwiejsze, bo latarka była rzeczywiście, można też fajnie dotykowo sobie, zobacz tam, oliwka sobie dotykała, sprawdzała, czy tam Jagoda jej czegoś niepodchwytliwego nie, pod, nie, nie zrobiła, nie włożyła. No i tam dziewczyny sobie właśnie odbijały, sprawdzały, testowały, można sobie przygotować rzeczy już i z tych przygotowanych rysować, albo trudniejsza wersja Chodzenie po sali po klasie czy po świetlicy i dopasowywanie. Też macie te lupy dołączone. Chłopcy, faktur w kilku ułożeniach, czyli że jest 6 lub, chyba 4 i 3, bo dla mniejszych dzieci jest trochę mniej, żeby te lupy były większe, żeby można było ewentualnie troszkę większe faktury zrobić. SoColoOko to jest gra o takiej właśnie nazwie. Pokazuje dziecku kartkę z fotografią jednego przedmiotu. Jego zdaniem jest odnaleźć przedmiot na planszy. Grę można utrudnić układając planszę na desce rotacyjnej. Wtedy się kręci. My mówimy przedmiot, albo pokazujemy na karcie, bo to do, do tej gry załączone, są załączone karty. Dziecko podnosi i pokazuje nam ten przedmiot, trudna zabawa, ale też bardzo fajna, taka wyzwaniowa. Dzieci lubią. E, ucieczka z. Za. Schowaj w sali figurki, to są dla maluszków zabawy. E, tak aby wystawało tylko ich niewielkie fragmenty. Zaproś do sali dzieci i poproś o ich odnalezienie. Jak pracuję jeden na jeden, to też chowam sobie po sali. Mówiłem na przykład, że schowałam 10 zwierzątek. Dziecko otwiera oczy i szuka, chodzi, sprawdza. E, ja rzeczywiście też chowam w takie czasami trochę trudniejsze miejsca, ale zawsze dla tym, tych mniejszych dzieci staram się, żeby część tego zwierzątka wystawała, żeby nie zniechęcić dzieci. Wiecie, jak oni mi schowają, to tak mi schowają, że ja nie mogę odnaleźć, bo mi nigdy nie zostawiają żadnej części zwierzęcia. Tak to właśnie nie działa nigdy w dwie strony. Rozpoznaj wzór. Szablony macie dołączone. Wydrukuj wzory z e-booka. Dzieci siadają w kole w rzędzie. Pokaż jednemu dziecku kartkę ze wzorem. Dziecko wybiera jeden wzór i rysuje na plecach osoby przed sobą. Ostatnia osoba odgaduje wzór, pokazując go na Planszy. Tu widzę coś mi filmik nie chce. O, tu już widzicie, dziecko sobie wybiera, pokazuje co, co wybrało, albo ktoś inny pokazuje, i przekazują ten wzór, rysując sobie przed sobą, ale fajna, wycieszająca zabawa. Też bardzo polecam. Mniejsze dzieci wybierają łatwiejsze wzory, wybieramy im łatwiejsze karty. Starszakom już można rzeczywiście sobie, można się pokusić o troszkę trudniejsze wzory. Kolejność dźwięków ruchu. Przygotuj muzyczne dzwonki poduszki w kolorach dzwonków. Wystukaj prosty rytm, zaczynając od dwóch dzwonków. Dziecko powtarza wystukaną przez ciebie kolejność na poduszkach odpowiadających kolorom dzwonków albo na kartkach. To też nie musi mieć konkretnie takich samych materiałów. Czasami też mam tak, że mam po prostu karteczki. W takich kolorach i pokazuje dotykając po prostu swoją dłonią otwartą i dziecko powtarza ten ruch, tylko zawsze to układam w kole, żeby było trochę trudniej, że nie w tej samej linii co ja, bo dzieci rzeczywiście szybciutko kalkują i zapamiętują doskonale, więc staram się taki element trochę utrudnienia, szczególnie dla tych takich bystrzaków zrobić. Uwaga, uwaga, zadanie dla Was. Uwaga, macie 15 sekund na zapamiętanie jak najwięcej szczegółów, które się tutaj znajdują na tym obrazku. 15 sekund dla Was. Oglądajcie go uważnie. Podpowiem, że sprawdzajcie kolory, liczbę produktów, liczbę przedmiotów, które się znajdują. Uwaga, uwaga, ostatnie sekundy. I pytania dla Was. Ile jest krzesełek na obrazku? Jakiego koloru jest regał po prawej stronie? Możecie zapisywać tutaj na czacie. Co jest na podłodze? Jakiego koloru jest ściana? Czy na obrazku jest wywrotka? Taka wiecie, e, zabawka. Ile półek ma regał po lewej stronie? Mhm, okej. Okay. Wymień minimum trzy kolory puzli piankowych. Mały, biały, maty. Mhm, trzy. No to sprawdźmy to. Trzy krzesełka chyba pewnie, tak? Piankowe puzzle. Dobrze, Pani Ewelino. Mhm. Różowy kolor ścian na pewno. Sprawdźmy to. Są trzy krzesełka. Regał jest koloru różowego. Na podłodze są puzzle piankowe. Kolor ścian to niebieski. Czy na obrazku jest wywrotka? Nie, nie ma wywrotki. Ile półek Marego po lewej stronie? Trzy. I wymień mi mu trzy kolory puzli piankowych. Błękitny, tak? Żółty, niebieski, różowy, fioletowy i czerwony. Świetna zabawa, wyciszająca, mocno przykuwająca uwagę, więc też jeśli macie dzieci rozbiegane w danym momencie, e, potrzebujecie je wyciszyć, siadacie, pokazujecie taką e, czy na przykład w kole. Taką planszę możecie sobie wydrukować w większych rozmiarach, dajecie kartki dzieciom i zapisują. Możecie wtedy ponumerować. Świetna zabawa. Ja też się takim bawiłam w podstawówce. Zmysł słuchu, zabawy. Wołanie po imionach. Dzieci siedzą po jednej stronie klasy, zwrócone twarzą do ściany. Nauczyciel z drugiej strony klasy woła dzieci szeptem po imieniu. To dziecko, które usłyszy swoje imię, odwraca się i siada w swojej ławce. To już pewnie wiecie, że lekcja ciszy. Mm -hmm, Montessori, świetna zabawa. Kolejna. Jak makiem zasiał do balona przed napompowaniem, chowamy, wkładamy jedno małe ziarenko, na przykład ryżu lub mały koralik. Ja lubię ziarenko ryżu. Pompujemy balon i zawiązujemy. Dzieci podają sobie balon tak cicho, żeby było słychać dźwięk ziarenka w środku balonu. I on, jeśli macie pracujecie w klasie, dzieci siedzą przy ławkach, to spokojnie też to zadanie możecie zrobić, jak oni sobie siedzą. Yy, przekazuję sobie po prostu z ręki do ręki, z ławki, do ławki, tak aby balon przeszedł od początku do końca sali. Rzeczywiście jest wtedy skupienie, mocnej cisza, żeby usłyszeć jak ten groszek malutki czy koralik, czy ziarenko ryżu się przesypuje. Głuchy telefon przez balon. Zabawa przebiega zgodnie z zasadami głuchego telefonu. Natomiast mamy tutaj balon, ponieważ ten dźwięk przez balon jest zupełnie jest inaczej słyszany, a wibrujący balon właskoczy w usta mówiącego dziecka. Przekazujemy sobie hasło. Pierwsza osoba wymyśla, musi to hasło dojść na koniec, potem sprawdzamy czy rzeczywiście ten telefon nam zadziałał, czy osoba na końcu słyszała to, co powiedziała osoba pierwsza. Fajna sprawa. Przekaż dzwoneczek. Kolejna lekcja ciszy. Dzieci siedzą w kole, przekazują dzwoneczek tak, aby nie zadzwonił. I też tutaj trzeba być cichutko, mocno wyczulonym na te dźwięki. Dzieci tutaj wtedy wszystko słyszą. Jak nawet tak się, wiecie, ubije o jeden róg, to już słyszał że, że zaczynają na przykład od początku, bo było za głośno. Jakie dźwięki słyszysz? Dzieci siadają w, koleru, w kole lub w ławkach, każdy ma kartkę i długopis. Nauczyciel włącza różne dźwięki, na przykład odjeżdżający pociąg, szczekanie psa, skrzypiące drzwi. Dzieci starają się rozpoznać dźwięki i zapisać go na kartce. Ja się śmieję, ponieważ na studiach, słuchajcie, na muzyce miałam świetnego pana z muzyki i on nam zawsze taki sprawdziany robił. Już siedzieliśmy na auli i włączał nam utwory muzyczne i my musieliśmy odgadywać, kto je napisał i jakie są ich tytuły. Dla mnie to było zawsze trudne, zawsze miałam problem z zapamiętaniem tych utworów muzyki klasycznej, więc mi się taka zabawa przypomniała. Ta mam wrażenie jest taka bardziej dopasowana do mniejszych dzieci, a teraz w internecie jest mnóstwo takich właśnie ścieżek muzycznych, gdzie macie różnego rodzaju dźwięki, więc wam bardzo e, polecam. Też czasami wybrać takie dźwięki, które nie wiecie, czy dzieci mogą znać. Wtedy rzeczywiście jest też fajny moment, że można sobie o tych dźwiękach porozmawiać, co wydało dany dźwięk. Dźwięki z otoczenia. Podczas wyjścia na plac zabaw usiądźcie lub połóżcie się i zamknijcie oczy. Słuchajcie dźwięków otoczenia. Czy potrafi się nazwać każdy usłyszany dźwięk i rozróżnić, czy dochodzi z bliska czy z daleka? Niektóre dzieci potrafią rozróżnić śpiewy ptaków, ponoć jeśli się nie nauczymy za dziecka dźwięków wydanych przez ptaki, to jako dorośli nie będziemy potrafić ich rozróżnić. Ja rzeczywiście się nie nauczyłam i nie potrafię ich rozróżniać. Są świetne aplikacje do rozpoznawania dźwięków ptaków, jestem ciekawa czy Wy sobie z tym radzicie, czy znacie ptaki, potraficie je odróżnić, jeśli ich nie widzicie, nie wiecie kto wydaje dane. Dźwięk. Powtórz odgłosy. Och, jak ja lubię tę zabawę. Grupa ustawia się w rzędzie plecami do jednego uczestnika. Dzieci stare, y, stojące plecami nie odwracają się. Prowadząca prezentuje różne odgłosy, np. pocieranie nogą o podłogę, klaskanie, pstrykanie palcami, uderzanie stopą o podłogę, uściski y, przepraszam, buziaki, smokanie, koniki prychanie, grupa stara się odgadnąć i powtórzyć dźwięk. Zobaczcie, nasze ciało wydaje tyle różnych dźwięków, to też jest niesamowite. Zawsze jak robię tę zabawę, to sobie uświadamiam i testuję, no właśnie, rzecz, że trzeba coś potrzeć, coś... No super, bardzo Was zachęcam, żebyście sobie powtórzyli. Wy możecie pokazywać, ale też chętne dzieci. Zawsze angażuję też do tej zabawy chętne dzieci. Interocepcja zabawy na poznanie wnętrza ciała. Interocepcja to też so, to jest takie wprowadzenie do samoregulacji, do, do świadomości ciała, do takiej informacji o tym, co się dzieje z naszymi emocjami. Już trochę o tej interocepcji mówiłam na początek, więc teraz szybciutko opowiem o kilku zabawach. Gdzie to czuję w moim ciele? Wydrukuj i wytnij obrazki twarzy z różnymi emocjami. To też pewnie znajdziecie albo ze zdjęciami, albo sami sobie możecie takie zdjęcia porobić z, z, z min, które dzieci gdzieś tam mogą zrobić. Dziecko wybiera obrazek i próbuje opisać emocje, którą widzi na tej twarzy. Zapytaj dziecko, czy kiedyś odczuwało podobną emocję. Poproś, aby dziecko wskazało część ciała, w której odczuwało taką emocję. Trudne ćwiczenia, generalnie proprioceptywne ćwiczenia są rzeczywiście trudniejsze, bo dzieci nie zawsze mają taką wiedzę na temat tego, co się dzieje w ich wnętrzach, ale warto próbować, warto gdzieś tam też ten, ten zmysł ćwiczyć. Balon robi bum. Ustal z dzieckiem, że przebijasz balon i wspólnie sprawdzacie bicie serca, gdy rozlegnie się huk. Oczywiście dla dzieci, które są w stanie to tolerować. Nie łamiemy dzieci tutaj. Po przebiciu balona poproś dziecko, aby położyło sobie dłoń w okolicy serca i sprawdziło, czy zaczęło bić szybciej. Opowiedz dziecku, jak ludzkie serce zaczyna bić szybciej pod wpływem strachu oraz zaskoczenia. I bardzo fajna zabawa, słoik z brokatem, przygotuj dzieckiem słoik i wypełnijcie go wodą, klejem takim z szkolnym i brokatem. Wyjaśnijcie dziecku, że gdy potrząsasz słoikiem, przypomina on ludzki umysł i e, pełen szybko poruszających się myśli i uczuć. Wyjaśnij też dziecku, że może uspokoić swój umysł wolno oddychając i patrząc jak brokat osiada na dnie słoikę ja uważam, że ćwiczenia oddechowe mają ogromną moc, czy oddychanie po kwadracie, czyli... Na przykład na pięć, że bierzemy wdech na pięć, stop na pięć. Wydychamy na i stop na 5. czy też właśnie jakiekolwiek ćwiczenie oddechowe, gdzie pracuje też przepona, można położyć jakiś woreczek na brzuchu, sprawdzić właśnie jak to nasze ciało reaguje, jak my nabieramy powietrza, czy też właśnie rozmawiać o takich sytuacjach ciężkich, trudnych, jak, jak dziecko doświadczało trudnych emocji, gdzie czuło te emocje, nazywać czasami emocje. Czasami są też takie książki, gdzie można poczytać właśnie o tych emocjach i sobie wspólnie o tym, o tym zmyśle też trochę pogadać. Ja nie zdążyłam Wam wszystkiego pokazać, dlatego też przygotowałam ten e-book, w którym zawarłam 10 pomysłów na sensoryczną przerwę, zabawy pomocy karty aktywności. Famigapl przez W206 to macie w pakiecie. Oprócz imiennego zaświadczenia, oczywiście, oprócz tej prezentacji z pięknie opisanymi zabawami, jak pewnie widzieliście. Tutaj macie widzę cały czas ten komentarz przypięty, więc. Mm, więc możecie korzystać. I pamiętajcie o nagrodach, ponieważ trwa jeszcze przez sekundkę konkurs, udostępnijcie publicznie webinar, opiszcie ulubioną zabawę sensoryczną, a my za chwilkę wybierzemy trzy osoby i nagrodzimy je tą książką. Przypominam, że 4 listopada Magdalena Perzyńska, specjalistka od spraw trudnych, opowie nam webinar Czy to depresja? Jak rozpoznać objawy depresji u dzieci i młodzieży? Natomiast 12 listopada, czyli we wtorek, Magdalena Wójcik, kreatywne zabawy muzyczne w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Przyjdźcie na te zabawy, myślę, że naprawdę Was zaskoczą. To są nowe, kreatywne zabawy, o których jeszcze nie mówiliśmy, nie pokazywaliśmy ich, a pięknie można wdrożyć w różnej grupie dzieciaków. I jeszcze krótka informacja o naszym kursie terapii ręki. że zostało tylko 7 dni sprzedaży. Jeżeli jesteście przekonani, że chcecie go kupić, to zróbcie to teraz, ponieważ on jest dostępny w tej promocyjnej cenie tylko przez tydzień w cenie 247 zł. Start kursu, czyli uruchomienie go na platformie odbędzie się 18 listopada, dlatego ta cena teraz jeszcze jest taka y, y, przystępna 247 zł przed sprzedaż tylko do 4 listopada sensogimnastyka. Pl. Tutaj już Wam dużo rzeczy mówiłam na temat tego kursu. Natomiast ważne jest to, że to jest certyfikowany kurs trenerski, który Was przygotuje do zajęć, do prowadzenia zajęć z zakresu terapii ręki. Jest tam też schemat prowadzenia zajęć, filmiki instruktażowe, materiały szkoleniowe, karty pracy, certyfikat oraz są też formularze diagnostyczne. Tak więc myślę, że naprawdę dużo wiedzy, kto już za nasze kursy, to wie, że to będzie kopalnia wiedzy. Pytanie i odpowiedzi. Ja sobie teraz zerkam, a wy w tym czasie możecie sobie patrzeć na nasz bogaty pakiet, który możecie kupić w cenie 19 zł do dzisiaj do północy. Widzę, że tutaj piszecie. Pani Kasiu, jak zawsze miło się Pani słucha. Dziękuję Pani Natalio. Pięknie dziękuję również. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami. Te komentarze zawsze sobie czytam do poduszki. Jest mi niezmiernie miło. Patrzę sobie już tutaj na Wasze pytania. Gdyby tylko szkoły, przedszkole miały te wszystkie sprzęty dostępne w każdej sali, byłoby cudownie. Tak, jestem ogromną orędowniczką kupowania takich sprzętów do różnego rodzaju sal, ale jest, jestem dobry i myślę, bo naprawdę widzę, że to się bardzo zmienia, że dużo mniej jest już tych plastików, dużo więcej jest tych poprawnych zabawek. Moim zdaniem, że się tak to mogę oczywiście powiedzieć. Jeśli też macie na to jakiś wpływ, to edukujcie rodziców, proście o konkretne sprzęty, nawet czasami o konkretne linki, jeśli macie do dyspozycji jakiś budżet. Pani Ania pyta, witam, zasnęły dzieciaczki. Ogromnie się cieszę, że uczestniczę w webinarze. Już widzę ile zabaw do wymagającej aktywnej grupy. O, super Pani, Aniu, cieszę się. Pani Karin, mega dużo pomysłów. Przyda mi się ta wiedza dla córki. Tak, też starałam się tak ten webinar przygotować, żeby zarówno w Waszej pracy terapeutycznej, czy w Waszej pracy przedszkolno-żłobkowej można było wykorzystać te zabawy, ale również w Waszych domach z Waszymi dziećmi. Pani Magda, zabawy rewelacyjne, świetny webinar. Nie mogę się doczekać pakietu. Cieszę się Pani Gabrysiu, będzie pan Pani na pewno pozytywnie zaskoczona, bo ja też nie zdążyłam powiedzieć o wszystkich zabawach, które tam przygotowałam. Ach, Famigo, Czat, bardzo dziękujemy. I słuchajcie, mam już osoby, które wygrały. Bardzo proszę o kontakt w wiadomości prywatnej przez Messenger. Panią Malwinę Wódkę, czyli pani Malwina Wódka zgłasza się do nas, pani Justyna Baran i pani Paulina Hajnus. Powtarzam raz jeszcze, pani Malwina Wódka, pani Justyna Baran i pani Paulina Hajnus. Gratuluję ogromnie. Książki będą do pań proszę raz jeszcze o kontakt wiadomości Prywatnej. Załączam Wam jeszcze bibliografię. Ona też się znajdzie w, tym, w tej prezentacji, którą załączamy do pakietu. Ogromnie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za wszystkie pozytywne komentarze. Bądźcie z nami, lubcie nasze wydarzenia, dołączajcie do nich. Dzięki temu też będziecie z nami na bieżąco, bo Facebook, YouTube mocno odcina, odcina zasięgi. Więc jeśli tam gdzieś nie jesteście aktywni, to po prostu nie dostajecie informacji o naszych bezpłatnych szkoleniach webinarowych. Dlatego bądźcie, takie zadanie dla dzisiaj, Dzisiaj dla Was. Wiem, że zdań domowych nie ma, ale takie ode mnie gorące zadanie, że każdy sobie wchodzi na nasz profil i komentuje jakąś, jakieś wydarzenie czy też jakiś webinar. Będzie nam niezmiernie miło. Raz jeszcze dziękuję za dzisiaj. Dobrego wieczoru i do zobaczenia w listopadzie. Pa!